Cześć, nazywam się Rahim Black i powiem Ci dzisiaj, dlaczego powinieneś pokochać targi branżowe i dlaczego powinieneś wykorzystać je do rozwoju swojej firmy. Jedziemy z tematem. Tysiące klientów pod jednym dachem. Wyobraź sobie, ile potrzebowałbyś czasu, żeby osobiście przeprowadzić 500 spotkań z klientami po całej Polsce? Odpowiedź? Cały rok. Dzisiaj masz na to jeden dzień. W ciągu jednego dnia porozmawiasz z większą ilością klientów niż przez cały rok. Na targach sprzedawaj wszędzie. Podziel swoich handlowców na aktywnych i na pasywnych. Niech pasywni zostaną przy stoisku i czekają na tych klientów, którzy sami do stoiska przychodzą, a niech aktywni wyjdą do klienta, niech rozmawiają z nim w każdym momencie i w każdym miejscu, ponieważ klientów jest dużo, czasu jest mało. Każdy moment, każde miejsce jest dobre. Niech rozmawiają na korytarzu, niech rozmawiają podczas prelekcji, niech rozmawiają nawet w toalecie, ponieważ każde miejsce i każdy moment jest dobry do nawiązania kontaktów handlowych. Nikogo nie oceniaj z góry. Tutaj klient może wyglądać bardzo niepozornie, ale tak naprawdę może być grubą rybą. Ja dzisiaj mam pomarańczowy płaszcz, bo chcę być zauważony, chcę być zapamiętany, ale właściciele dużych korporacji czasami nawet nie mają swojego identyfikatora. Dlaczego? Ponieważ oni nie chcą być zauważeni, dlatego oni wyglądają niepozornie, dlatego nikogo nie oceniaj z góry. Działaj szybko. Jeżeli na sali masz kilkaset osób, to znaczy, że na rozmowę z każdym klientem masz kilka sekund. To jest ten moment, w którym to do Ciebie ustawia się kolejka klientów. Kilka wskazówek. Szybko czytaj identyfikatory, rozmawiaj tylko i wyłącznie na temat i nie daj zwieść się rozmowom ze znajomymi. Zbierz dzisiaj 250 wizytówek, masz 48 godzin, aby z nimi się ponownie skontaktować. Dzisiaj targi handlu odbywają się w środę. Przypadek? Nie sądzę. Masz czwartek i piątek na zamknięcie transakcji jeszcze w tym tygodniu. Jestem na targach e-handlu razem z moimi dwiema ukochanymi firmami. Edro, pierwszy CRM dla e-commerce, Click Community, prawdopodobnie pierwsza agencja social media w Polsce. Ale powiem Wam teraz, dlaczego tak naprawdę tu jestem. Ja tu jestem przede wszystkim dla zabawy. Bo my w branży internetowej kochamy to, co robimy. Dlatego tego typu imprezy traktujemy jako najwyższą formę rozrywki. Drugi powód. Nigdzie, ale to nigdzie nie nauczymy się więcej niż na tego typu targach. Tutaj uczymy się nie tylko od klientów, ale także od konkurentów. Oni pomagają nam nie tylko sprzedawać, nie tylko promować, ale także rozwijać swoje produkty. Rahim Black, z cyklu Zrozumieć Biznes, targi. Włącz się to w swój model biznesowy. Dziękuję.